Dzień dobry, to jest program Scanner Defense 24. Jesteśmy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, a naszym gościem jest senator Jarosław Rusiecki, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dziękuję, że zgodził się przyjąć pan nasze zaproszenie. Ta tegoroczna edycja targów czymś z pana perspektywy różni się od poprzedniej? Cieszę się, że targi, że salon z roku na rok są dobrze postrzegane, jest coraz więcej gości. Są wydarzenia, które pokazują, że przemysł obronny, ten w Polsce, ale i też goście, którzy pojawiają się z zagranicy, mają zaufanie do tego miejsca, aby pokazywać swoje produkty. Stąd też Międzynarodowy Salon Obronny ma swój prestiż. Dzisiaj przy inauguracji wielokrotnie było to podkreślane, że są to, jeśli chodzi o ten rodzaj przemysłu, trzecie co do znaczenia w Europie i świecie po Londynie i Paryżu targi przemysłu obronnego. I jest to również prestiż dla samego miasta Kielce, jak również dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W ubiegłym roku Polska Grupa Zbrojeniowa, a więc firma, która skupia największe polskie firmy z obszaru obronności, była głównym wystawcą. W tym roku są nasi goście z Korei, bardzo ważny partner. I to wszystko, myślę, że składa się na to, że same targi Kielce, jak również Międzynarodowy Salon Obronny, jubileuszowy w tym roku, 25, są bardzo ważną, znaczącą imprezą gospodarczą w Europie i na świecie. Żeby móc kupować sprzęt i uzbrojenie dla wojska, no, oczywiście konieczne jest finansowanie. Jeśli chodzi o tę kwestię, mamy w tej chwili w Sejmie projekt ustawy, który ma w perspektywie czasu od roku 2030 podnieść wydatki obronne do poziomu 2% PKB. Ten projekt za chwilę trafi do Senatu i do pańskiej komisji. Jak pan ocenia szansę na szybkie uchwalenie tego projektu? Pytam, bo ten projekt miał być już uchwalony latem, no ale w Sejmie się to nie udało. W Sejmie się nie udało, no, powiem tak, niezrozumiałej dla mnie pewnej obstrukcji i pewnego działania ze strony tak zwanej totalnej opozycji. I sądzę, że obronność państwa, los naszej ojczyzny i dbania o jej bezpieczeństwo to jest takie zagadnienie, które powinno wszystkie środowiska polityczne w parlamencie jednoczyć i mam nadzieję, że już wkrótce po tej dyskusji na forum Sejmu projekt ustawy trafi do Senatu. Tutaj jest, powiem, nieco inna atmosfera niż w Sejmie i no też chcę powiedzieć, że na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu miesięcy w Senacie my na ten temat rozmawialiśmy i rodziły się inicjatywy również w obrębie Komisji Senackiej Obrony Narodowej, aby zwiększyć środki na obronność. Ten projekt, który jest inicjatywą rządu, jest ściśle związany z planem pana premiera Morawieckiego i z koncentrowaniem wysiłków na gospodarce, a bardzo ważną częścią gospodarki jest przemysł obronny. Tutaj wspomniany przeze mnie PGZ, Polska Grupa Zbrojeniowa, to zespół ponad 100 firm, które w różnych obszarach, jak również w obszarze prowadzenia badań i rozwoju, ma duże i istotne znaczenie. I myślę, że nawiązanie programu pana premiera Morawieckiego do tego programu, który dał szansę powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego z okresu II Rzeczpospolitej i postawienie gospodarki
na jej rozwój poprzez przemysł obronny jest bardzo dobrym, dobrą analogią i dobrym rozwiązaniem dla tej części naszego kraju, gdzie szereg przedsiębiorstw z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tutaj w Świętokrzyskim, jak choćby MESCO, ale i również Stalowa Wola, ale i również takie inne świętokrzyskie miasta, jak Ostrowiec Świętokrzyski, jak Starachowice, Suchedniów, wokół tych zagadnień miały szansę rozwoju. Mam więc taką nadzieję, że zmierzanie do 2,5% wydatkowania produktu krajowego brutto na obronność w perspektywie tych kilku najbliższych lat będzie możliwe i da szansę, aby przemysł, polska gospodarka poprzez rozwój przemysłu obronnego i zwiększanie wydatków na obronność, na modernizację polskiej armii, dawały szansę wzmocnienia bezpieczeństwa państwa poprzez wzmocnienie wyposażenia armii, jak również rozwój gospodarczy tej części naszej ojczyzny, aby tam zakłady przemysłowe również mogły się rozwijać. Ja też wspomnę jeszcze, co jest rzeczą niezwykle ważną, już w tym roku, udało się w sposób rzeczywisty wydatkować 2%. Wcześniej poprzez umowy związane na finansowanie samolotu wielozadaniowego F-16, to było w pewnych tylko wskaźnikach, ale od roku obecnego wydatkowanie rzeczywiste 2% PKB stało się możliwe i z roku na rok myślę, że będziemy te wydatki powiększać do tych 2,5% planowanych w perspektywie 14 lat najbliższych. Panie Przewodniczący, wśród osób zajmujących się tematyką obronności, no nie znam nikogo, kto by uważał, że wydatków na obronność nie należy zwiększać. Natomiast zawsze jest pytanie, czy na taki ruch nas po prostu stać, bo już teraz wydatki obronne to jest największa pozycja budżetu państwa. Same wydatki majątkowe w tej pozycji obronność to jest połowa wydatków majątkowych całego naszego państwa, jeśli chodzi o inwestycje budżetowe. To są ogromne pieniądze, więc czy po prostu nas na to stać? Tu jest, panie redaktorze, pytanie o takim charakterze fundamentalnym. Ale to pytanie chciałbym postawić nieco inaczej. Czy chcemy, aby Polska, nasza ojczyzna, była w obecnym czasie krajem, który daje swoim obywatelom bezpieczeństwo, pewność spokojnego funkcjonowania? I odpowiadając sobie na to pytanie, że Polska potrzebuje bezpiecznego funkcjonowania, no myślę, że rodzi odpowiedź na pańskie pytanie. Gdy chcemy żyć w perspektywie bezpieczeństwa, jak również koegzystencji z naszymi sojusznikami, widząc to, co się dzieje i wokół naszych granic, ale i tych miejsc, które rodzą pewne niebezpieczeństwa, Polska, nasza ojczyzna, nie ma innej alternatywy, jak tylko budować swoje bezpieczeństwo poprzez silną armię, rozwój przemysłu obronnego i w ten sposób dajemy naszym obywatelom nadzieję na bezpieczeństwo w perspektywie najbliższych lat. Stąd też my tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Nasz musi być stać na to, aby utrzymać i rozwijać armię. Tutaj powstanie nowego rodzaju wojsk obrony terytorialnej, które stały się częścią polskiej armii, istotną i ważną, jest po prostu niezbędne. Żeby armia się mogła rozwijać, to wydaje mi się, potrzeba też
pewnej zgodności między przełożonymi Wojska Polskiego. Mamy w tej chwili już otwartą rywalizację, wręcz konflikt między panem prezydentem Andrzejem Dudą z jednej strony, z drugiej strony panem ministrem Antonim Macierewiczem. Pan minister na każdym kroku podkreśla, jak bardzo ważny był strategiczny przegląd obronny, jak bardzo ważne są jego wnioski. Z drugiej strony w wywiadzie dla Defense 24 wiceszef BBN stwierdził, że to jest dopiero początek dyskusji, że to jest dokument wewnątrzresortowy. Na razie mamy sytuację patową, nie było nominacji generalnych na 15 sierpnia. Czy w obozie rządzącym, z którego się przecież obaj panowie, pan prezydent i pan minister wywodzą, tak jak również pan jest przecież jego przedstawicielem, jest jakiś pomysł na rozwiązanie tej sytuacji? Rzeczą nadrzędną w myśleniu o bezpieczeństwie państwa, o budowie sił zbrojnych jest kwestia rzeczywiście współdziałania. Ja chcę zwrócić uwagę, wspomniany przez pana strategiczny przegląd obronny, tak naprawdę w ostatnich kilkunastu latach nie był czyniony tak głęboko i tak szeroko. Wszystko w tym obszarze jest niezwykle dynamiczne. Nie tylko mówię o sytuacji międzynarodowej, ale i dynamiczna jest sytuacja w polskiej armii, która wymaga z jednej strony spojrzenia na kształt personalny, a więc dowódczy, stąd też te propozycje, które się pojawiły, ja mam nadzieję, że zostaną i ze strony zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Rzeczpospolitej i ze strony ministra obrony narodowej ku realizacji i dyskusji nad wnioskami co do koncepcji obronnej czy strategicznego przeglądu obronnego dla wzmocnienia tej armii naszej, która jest jakby filarem i fundamentem bezpieczeństwa państwa. Z drugiej strony, i to myślę, że i w obozie rządzącym, i wśród ekspertów, wśród wojskowych, w dyskusji jest potrzeba przede wszystkim zwrócenia uwagę i wykreowania nowych decyzji co do kierowania i dowodzenia armią. I myślę, że te najważniejsze sprawy będą ukierunkowane na współpracę, jak pan mówi, bo bez współpracy, bez dialogu, bez sensownej rozmowy w tym obszarze no niczego dobrego się nie osiągnie i wierzę głęboko, że w te najbliższe miesiące będą przepełnione dialogiem, na który i pan prezydent, pan minister są po prostu skazani. Otoczenie prezydenta wskazuje, że no, ten dialog jest utrudniony, bo na przykład jeden z bliskich współpracowników pana prezydenta, generał Jarosław Kraszewski, jest w tej chwili wyłączony z dyskusji. Więc ciągle pojawia się pytanie, jakiś pomysł na wybrnięcie z tej sytuacji. Czy on jest? On się musi pojawić. Ja nie sądzę, że tu są jakieś konfliktowe sytuacje. Są to sytuacje, które wymagają po prostu wyjaśnienia spokojnego, rzeczowego. I myślę, że to jest osiągalne i niezbędne wręcz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Jarosław Rusiecki. Rozmawialiśmy nie tylko o relacjach pana prezydenta z ministrem obrony narodowej, ale także o Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach oraz o finansowaniu potrzeb obronnych. Ja się nazywam Rafał Leciecki. Bardzo dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję bardzo.